Partnerem audycji jest wydawca portalu oraz kwartalnika Pracuś NL. Wtorek 16 października młodzieżowa reprezentacja Polski U20 w piłce nożnej pod wodzą trenera Jacka Magiery rozegrała kolejne spotkanie w turnieju 8 narodów. Nasi reprezentanci dostali sporą dawkę zimnej wody od gospodarzy, którzy do przerwy rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść, zdobywając 4 bramki. Łatwo nie było, o pierwszej połowie chcielibyście szybko zapomnieć, natomiast ta druga połowa dała coś pozytywnego. No tak, na pewno w drugiej połowie wyglądało to troszkę lepiej niż w pierwszej, aczkolwiek no, uważam, że jest dużo rzeczy do poprawy i wyglądało to dzisiaj po prostu źle. Po przerwie gra naszej młodzieżówki uległa poprawie, między innymi za sprawą głośnego dopingu skromnej grupy polskich kibiców, którzy tego dnia zjechali się z całej Holandii, aby wspierać młode orły Jacka Magiery. Panie trenerze, witamy na holenderskiej ziemi. Kibice polscy również przywitali. Było słychać kibiców na trybunach? Tak, oczywiście było słychać. Dziękujemy im za wsparcie. Było słyszalne. Na pewno jest to miłe, kiedy nasi rodacy przychodzą na nasze spotkania, dopingują, są z nami. Wielkie dzięki. Honor naszej kadry uratował Adrian Benedyczak. Druga połowa, no już zdecydowanie lepsza, tak? Oczywiście tak. Mecz miał dwa oblicza w pierwszej połowie. 4 stracone gole, słaba gra w każdym aspekcie, brak utrzymania przy piłce, brak determinacji, zdecydowania, odbioru piłki. 4-0, druga połowa zupełnie inna, pokazała, że potrafimy to robić. Oczywiście materiał do analizy, do wyciągnięcia wniosków, to pokazuje, że można i chcemy to przekuć w coś lepszego. Mamy swój cel, przygotowujemy się do Mistrzostw Świata. Takie mecze nam tylko i wyłącznie w tym pomogą.